kochane, witajcie w Ask Shush, ostatnio jednej z moich ulubionych serii, jeżeli chodzi o nagrywanie filmów. Cieszę się, że zadajecie tak dużo pytań i komentujecie i zawsze są ciekawe rozmowy pod tymi filmami i dziękuję Wam za to. I przechodząc od razu do pytania. Paula N. Mówiąc o związkach. W końcu się zakochałam, nie jesteśmy ze sobą długo, bo dopiero pół roku. Ale po wielu związkach jestem pewna tego, że teraźniejsze uczucie jest tym, a mój luby jest miłością mego życia i nie umiem bez niego żyć. Jak to zwykle bywa, są kłótnie, obłahostki, czasem jakieś sceny zazdrości. I tu jest problem. Mój chłopak jest o mnie strasznie zazdrosny. Tłumaczyłam, że nie ma co do tego powodów, ale każde hej wypowiedziane w moją stronę od obcego lub znajomego jest dla niego powodem do zazdrości. Jak wybieramy się na zabawę, zatańczenie z kimś innym niż on jest niemożliwe, bo on od razu się obraża i nie daje mi nawet dojść do słowa. Natomiast on potrafi czasem dla żartu rzucić jakimś tekstem do innej, ale wtedy on nie widzi problemu, bo przecież to dla śmiechu. Przeszliśmy przez wiele rozmów, ale nic do niego nie dociera. Kocham go całym sercem i wiem, że on kocha mnie, ale czasem przez tą zazdrość mam dosyć i obwiniam wtedy siebie. Pomijam już fakt, że ograniczyłam spotkania z przyjaciółmi do minimum, bo każdą chwilę chcę spędzić z nim. Poświęcam mu całą swoją uwagę, a on dalej robi swoje. I nie, nie mamy po 16 lat. Ja mam 21, on 23. On studiuje w Częstochowie, a w Łodzi, ale pochodzimy oboje z sąsiadujących ze sobą miast. Wiem, że rozłąka też na to wszystko wpływa, ale wydaje mi się, że największe jest zaufanie, prawda? No i słuchajcie, zaraz przejdę do tego konkretnego pytania, ale zanim do tego przejdę, to wydaje mi się, że to jest bardzo popularny temat. Jest to sytuacja, która bardzo często się powtarza i dotyczy bardzo wielu ludzi, niezależnie od tego, czy macie 20 lat, czy 50, czy jesteście ze sobą pół roku, czy 10 lat. Bardzo wiele i kobiet, i mężczyzn przeżywa tego typu dylematy, problemy w związku. I słuchajcie, co ja o tym myślę? Moje podejście do tego pewnie będzie dla niektórych bardzo dziwne, ale zacznijmy może od tego, jak to jest między mną a Tomkiem. Tomek na przykład uważa, że nie ma miłości bez zazdrości. On jest strasznie zazdrosny, czy teraz już może mniej, ale na początku był bardzo, 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 bardzo zazdrosny. Ja natomiast mam takie podejście, że ja nie jestem w ogóle zazdrosna. Ja po prostu tego w sobie nie mam. Ja mam takie podejście do życia, że nie warto się przejmować tym, na co nie masz wpływu. I uważam, że dokładnie tak samo jest. No bo zazdrość to nie jest jakieś odosobnione uczucie. Zazdrość to jest obawa przed tym, że ktoś nas zdradzi albo oszuka, albo opuści. Więc ja uważam, że nie ma sensu przejmować się czymś, na co nie mamy po prostu wpływu. A tak jest dokładnie ze zdradą. Ja nie uważam, że jest sens pilnować swojego faceta czy swoją kobietę. Ja nigdy nie przeszukiwałam telefonu, komputera, kieszeni. Mi by się, nawet ostatnio rozmawialiśmy o tym z Tomkiem, mi by się nawet nie chciało. Jak ja bym miała, nie wiem, czytać jego Facebooka, albo, nie wiem, przeszukiwać wiadomości, albo mi by po prostu się nie chciało. Inna sprawa jest taka, że ja mam do niego zaufanie, tak? I kiedy zaczynamy związek, to może warto się zastanowić, właśnie może przed tym, zanim go zaczniemy. Kiedy spotykamy mężczyznę, będę mówić z punktu widzenia kobiety, bo ciężko mi się wypowiadać za panów. I wiem, że sama w życiu spotykałam facetów, którzy mi się podobali i z którymi może bym miała ochotę być, ale wiedziałam, że to jest typ mężczyzny, który niekoniecznie będzie mi wierny, czy generalnie swojej kobiecie wierny. Jest typ facetów, którzy są kobieciarze. Zresztą to nie, to przepraszam, to też jest niesprawiedliwe. Jest część ludzi, bo nie tylko mężczyzn, ale kobiet również. Jestem z powrotem, musiałam wymienić kartę. I słuchajcie, jest taki typ ludzi, którzy po prostu będą zdradzać. Nie ma sensu tutaj się wdawać w analizę, czy to są kompleksy, czy to jest charakter. Niektórzy po prostu to lubią, niektórzy nie chcą być wierni. To jak
jakby ta sfera mnie nie interesuje, bo ja patrzę na siebie i na to, co dla mnie jest ważne, tak? I ja, jeżeli miałam takie podejrzenia, a w wielu przypadkach, jeżeli tych mężczyzn znam do tej pory, to się niestety potwierdziło, patrząc na to, jakby oni traktują swoje partnerki, to nie pomyliłam się w swoich przypuszczeniach, gdzieś moja intuicja mnie nie zawiodła. No i słuchajcie, ja po prostu bym nie mogła być takim człowiekiem, ja mam takie podejście, jeżeli ja bym nie miała do kogoś zaufania, jeżeli podejrzewałabym mojego mężczyznę o to, że może mnie zdradzić, to ja bym po prostu z nim nie była, bo mi by się nie chciało pilnować, sprawdzać, szukać, nie wiem. To kompletnie nie jest, nie leży w obrębie moich zainteresowań i ja nie chcę tego robić i nie chcę się tym zajmować. Jeżeli Tomek, też mnie kiedyś pytałeś, jak to jest, jeżeli chodzi o jakieś wyjścia na męskie imprezy, tak jak powiedziałam, jeżeli ktoś was będzie chciał zdradzić, to czy go puścicie, nie wiem, na kawalerski, czy nie wiem, na męską imprezę, to nie ma większego znaczenia, bo jeżeli facet będzie chciał was zdradzić, to nie wiem, zrobi to po prostu. To jest tak jak z dziećmi i pilnowaniem, żeby nie paliły papierosów, czy nie piły. Nie jesteście w stanie być czyimś strażnikiem i stać komuś nad głową 24 godziny na dobę. Jeżeli ktoś chce coś zrobić, to po prostu to zrobi. Więc ja nie mam generalnie z tym najmniejszego problemu. Niech sobie chodzi. Tomek generalnie zazwyczaj woli jakieś imprezy mieszane albo jak chodzimy gdzieś razem. Ale jeżeli on gdzieś idzie, to wiecie, nie wiem, ja nie siedzę i nie czekam na niego, nie sprawdzam, czy nie wiem, pachnie perfumami, czy cokolwiek, kompletnie nie, chociaż śmiać mi się chce, nie tak ostatnio, to już było jakiś czas temu, szedł na pępkowe i mówi, nie czekaj na mnie, ja będę tam nad ranem, będziemy pić całą noc i w ogóle, no dobra. Siedzę sobie w domu, oglądam jakiś film czy YouTube'a, 23:05, Tomasz wraca do domu. Wstanie i generalnie panowie tak popili, że impreza się skończyła bardzo szybko, wszyscy się rozjechali do domu, ale to tak mi się teraz przypomniało. I słuchajcie, ja po prostu uważam, że jasne, jakaś tam doza zazdrości jest okej, ale generalnie zatruwanie sobie, czy co gorsza komuś życia i namiętne sprawdzanie i nie wiem, i inwigilacja nie ma, po prostu nie ma większego sensu, bo jeżeli ktoś będzie chciał was zdradzić, będzie chciał odejść, to po prostu to zrobi, koniec, kropka. I tutaj nic na to nie poradzicie. Natomiast jeżeli to jest tak, że to wy jesteście z takim zazdrośnikiem i to, tak jak piszesz właśnie, no to jest irytujące, to jest wkurzające i no jest, po prostu jest. Ale słuchajcie, ja myślę, że nie ma sensu tutaj jakoś też strasznie się o to wykłócać, dyskutować. Po prostu trzeba poczekać, aż czas zrobi swoje, aż ta osoba nabierze zaufania, aż poczuje się w związku pewnie i dobrze. I będzie okej, okay, gdzieś tam te objawy się złagodzą. Są też ludzie, którzy są po prostu chorobliwie zazdrośni i no myślę, że jeżeli przez dłuższy okres to nie mija i jeżeli to was paraliżuje wasze życie i nie możecie nic zrobić, nie możecie wyjść spotkać się z koleżanką, nie możecie, nie wiem, oddalić się na 5 minut, bo dostajecie 20 telefonów, co robisz, no to może należy się zacząć zastanawiać, czy wszystko jest okej. No i wtedy to jest problem, bo wtedy trzeba się zastanowić, czy jest sens kontynuować taki związek, bo wiadomo, że związek to jest sztuka kompromisów i to jest poświęcanie pewnych rzeczy dla kogoś, ale nie może być nigdy tak, że związek to jest więzienie i to cię paraliżuje i nie możesz nic zrobić. Więc no tutaj to też są bardzo indywidualne sprawy, to też jest kwestia podejścia, też ciężko tutaj analizować i rozważać każdy przypadek osobno, bo każdy związek ma swoją historię i każdy tylko wie wewnątrz, jak to naprawdę do końca jest.
Myślę, że jak w każdej rzeczy trzeba zachować zdrowy rozsądek, zdrowy umiar. A jeżeli właśnie jest tak, że albo ten wasz partner jest bardzo, bardzo zazdrosny i to wam przeszkadza, albo wy jesteście zazdrosny dlatego, że on wam daje powody, albo że zdarzyło mu się być niewiernym, no to myślę, że trzeba się zastanowić, czy na pewno taki związek warto kontynuować dalej, bo ludzie się nie zmieniają, ludzie mają pewne rzeczy we krwi i czasami po prostu trzeba się na coś zdecydować i albo trzeba się odciąć, zapomnieć o tym, co było, dać drugą szansę, czystą kartę i spróbować żyć dalej, albo po prostu odejść, bo czasami takie, wiecie, mielenie problemu i rozmawianie o tym milion razy, albo ty do niej się uśmiechnąłeś na imprezie, albo bo nie wiem, coś znalazłam na Facebooku, że rozmawiałeś z jakąś dziewczyną, albo rozwiążecie między sobą tą sprawę i dojdziecie do porozumienia, albo przestańcie o tym rozmawiać, tak jak mówię, czysta kartka, albo może trzeba się zastanowić, czy nie odejść. Tutaj nie ma złotej rady i tutaj każdy musi podjąć własną decyzję. Też radzenie sobie z zazdrośnikami jest ciężkie. Tak jak mówię, myślę, że po pewnym czasie, jeżeli pamiętajcie też, że zazdrość to jest coś, ma jakby dwa podłoże. Czasami ten albo ta druga osoba daje powody, żeby być zazdrosnym i ma coś tam przysłowiowego za paznokciami i sprawia, że partner nie darzy i takim zaufaniem, jak powinien, bo sobie na to zasłużył. A czasami jest tak, że ta zazdrość to jest nasz problem ze sobą, z samooceną, z tym, że sami się ze sobą nie czujemy pewni, nie uważamy się za atrakcyjnego partnera i myślimy sobie o tym cały czas, kurczę, nie jestem fajna, nie jestem fajny, nie jestem dość dobry, nie jestem dość przystojny, atrakcyjna, szczupła, nie wiem, i tak dalej, i tak dalej. I gdzieś może być tak, że to nasze kompleksy nas zżerają od środka i jakby uwidaczniają się w naszym związku w postaci zazdrości o tego partnera, ponieważ myśląc, że nie jesteśmy dość dobrzy, boimy się, że on nas zostawi i gdzieś tam próbujemy go osaczyć i jakby na siłę zatrzymać, więc w każdym wypadku trzeba się zastanowić nad sobą, nad swoimi uczuciami, skąd to się bierze, co to naprawdę jest i trzeba przeprowadzić taką wewnętrzną rozmowę najpierw ze samym sobą, jak to jest, jaka tu jest przyczyna, co się dzieje, a potem szczerze porozmawiać z naszym partnerem. No i później już wszystko w waszych rękach. Są, słuchajcie, związki, to jest bardzo indywidualna sprawa. Są ludzie, którzy żyją po prostu ze sobą w idealnej harmonii. Są ludzie, którzy są zazdrośni, kłócą się, rzucają talerzami, cały blok słyszy awanturę, ale potem, nie wiem, się godzą w łóżku i są super szczęśliwi. No ale jak oni się kłócą, to aż po prostu iskry lecą i widać tą namiętność, jak, nie wiem, Vicky Cristina Barcelona. Najważniejsze, żeby tym ludziom się żyło dobrze i żeby byli ze sobą szczęśliwi. Pod koniec dnia liczy się to, czy po prostu są szczęśliwi w swoim związku. A jak do tego doszli, no to już nie ma większego znaczenia. No tak jak mówię, są zazdrośnicy tacy patologiczni, których trzeba gdzieś wyciąć z naszego życia, ale w większości myślę, że to są sprawy do rozwiązania, do dotarcia, które też z czasem się same ułożą. I myślę, że się wszystko ułoży i ta zazdrość myślę, że no, przebija się pewnie w 99% związków. I każdy gdzieś tam albo był zazdrosny, albo miał partnera, który był zazdrosny. Ja, tak jak wam mówię, i ja zawsze miałam takie podejście, że po prostu ja byłam z mężczyznami, do których miałam zaufanie i nigdy, nie wiem, ich nie sprawdzałam, nie miałam problemu z tym, że chodzili sami na imprezy. Czy byłam kiedyś zdradzona? Wydaje mi się, że nie, ale czy dam sobie rękę uciąć? Nie, słuchajcie, za nikogo nie da sobie, nie można sobie ręki uciąć. I ja już słyszałam takie historie zdrad i gdzie i zdradzali i mężczyźni, i kobiety, i to ludzie, po których nikt nigdy by się tego nie spodziewał.
no słuchajcie, życie potrafi tak zaskakiwać, ja bym sobie za nikogo nie dała ręki uciąć, nigdy nie wiadomo, co się wydarzy, co sprawi, że nasze życie się potoczy w jakimś innym kierunku. Natomiast też ja nie mam zamiaru po prostu spędzać własnego życia na tropieniu, szukaniu i nie wiem, i myśleniu, czy na pewno nic się nie wydarzyło. Myślę, że pewne rzeczy po prostu trzeba zostawić swojemu biegowi i co ma być, to będzie, tak? Nie wiem, czy to wam w czymś pomogło. Mam nadzieję, że tak. Piszcie, jakie są wasze doświadczenia i wasze przemyślenia, bo tutaj myślę, że co związek, to inna historia i pamiętajcie, że właśnie każdy ma zupełnie inne doświadczenia, więc fajnie będzie usłyszeć, jakie wy macie doświadczenia z zazdrością. Czy wy na przykład, jak to jest w waszym związku, czy to wy jesteście bardziej zazdrosne, czy na przykład wasz partner, czy może obie strony, czy oboje jesteście wyluzowani. Tutaj też pamiętajcie, tak jak powiedziałam, nie ma jakiejś właściwej drogi, że trzeba postępować tak czy tak. Każdy gdzieś tam musi wypracować po prostu to, co sprawi, że dla niego to będzie dobre i będzie szczęśliwy i będzie czuł się dobrze sam we własnej skórze i ze swoim partnerem. Więc pamiętajcie, że po prostu każdy tutaj, każdego wybór jest dobry, nie ma tutaj dobrej czy złej drogi. No i napiszcie, jestem ciekawa waszych doświadczeń. Piszcie też w komentarzach, o czym chcecie posłuchać następnym razem, jakie macie pytania do serii Ask Shush. Dajcie kciuka, jeżeli lubicie tą serię. Subskrybujcie mój kanał. Na dole jest taki przycisk subskrybuj, jeżeli jeszcze nie subskrybowałyście. No i to wszystko, co mam wam dzisiaj do powiedzenia. Dzięki, że byliście ze mną. Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się ciepło, buziaki, pa!